odcinkiem widział Maciej Dziwa, ze mną Kienalne, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na zachód od rynku, na sisie, neobarokowy kościół z roku 1919. Jesteśmy w neobarokowym kościele z 1911 roku. Za nami ambona. A tak wygląda Szczelnica. O właśnie. Musiałoby to być malutkie dziecko, prawda? Po prostu na nas. Tam sobie trzymaj, żeby się nie zrzucało. To już się nagrywa. Dobra. Uwaga, na popatrzcie się pani, pomagajcie pani. Cały zespół, połowa kółka turystyczna, a gdzie pan jest, to pan? O, wszystkie pani może najdać. No, no to, pani powie! Która dziewczynka opowie tą historię? Zuzia, chodź. Zuzia, dalej. No co? Ty mów, a ja będę kręcił. Ale co mam mówić? W tej wieżyczce? W tej wieżyczce mieszka królewna. Która? Uwięziona. Która jest uwięziona. Dopiero jak będzie miała warkocze do samej ziemi. No. Dopiero jak będzie miała warkocze do samej ziemi. To kto się zjawi? To zjawi się królewicz. Uratuje. Dziękuję. Jesteśmy na stadionie w Kępnie. Ale świetnie, co? Dziewczyny, jest fajnie! Ej, popatrzcie, chodźcie!
Ale fajnie! Macie chodzić, a nie stać! Się. Żadne bez trzymania, nie wolno bez trzymania. Obrzeszać mi bez trzymania. Nie wolno. Jeszcze. Idziemy, ubieramy się. W ramach pocztań rekreacyjnych wybudowano w mieście stadion sportowy, halę sportową i bardzo atrakcyjny las zabaw dla dzieci. W zachodniej części miasta znajduje się górka Miatrakowa. Odkryto tu cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej 1400 do 1200 lat przed naszą erą. Zostało jednak ono częściowo zniszczone. Nazwa miasta nawiązuje do wyspowego położenia podmokłej dawniej okolicy. W Herbie znajduje się na niebieskim tle biały łabędź stojący na zielonej kępie. Pierwsza wzmianka 1282 roku mówi o mieście Kampno. Książę Przemysław II nakazał wzorować ustawodawstwo miasta na prawach Kalisza. Za czasów Kazimierza Wielkiego był to jeden z murowanych zamków broniących Polski od strony Śląska. Został on nadany w 1365 roku starości generalnemu Wielkopolski. Miasto już czasem zupełnie podupadło. Także w 1660 roku starosta wielumski Adam Biskupski z Rudnik lokował Wielonogu. Związane to było z dużym napływem uchodźców religijnych ze Śląską w czasie wojny 20-letniej. Kępno miało zawsze charakter ruchliwego miasta typu handlowo-rzemieślniczego. W XIX wieku Kępno było jednym z największych miast Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Kępno wróciło do Polski w 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego. Obecnie miasto jest centrum komunikacyjnym, usługowym i przemysłowym dla całego powiatu. Perspektywy budowy autostrady Wrocław-Łódź przebiegającej nieopodal miasta czynią Kępno atrakcyjne.